Czego Biblia uczy mnie w Księdze Pierwszej Mojżeszowej, tak zwanej Genezis albo Rodzaju, od pierwszego wersetu w rozdziale 16, Hagar i Ismael i uciekanie się do ludzkich środków jest tu takim głównym punktem. Przedstawionej w tym 16 rozdziale pierwszej księgi mojżeszowej scenie widzimy, jak niewiara rzuca swój ciemny cień na ducha Abrama i na pewien czas odwodzi go od prostej ścieżki szczęśliwego i prostolinijnego zaufania do Boga. Rzekła więc Saraj do Abrama: oto Pan odmówił mi potomstwa, obcuj proszę z niewolnicą moją, może z niej będę miała dzieci. Te straszne słowa znajdujemy w pierwszej księdze Mojżeszowej, 16 rozdział, werset 2. Słowa te świadczą niezbicie o znanej nam dobrze niecierpliwości niewiary. Abram powinien był potraktować ją w odpowiedni sposób, oczekując od Pana spełnienia jego łaskawej obietnicy. Nasze nędzne serce przedkłada wszystko nad cierpliwe wyczekiwanie. Woli uciec się do swych własnych planów i środków, niż pozostać na swym posterunku. Dać wiarę obietnicy, a czekać cierpliwie na jej spełnienie, to dwie różne rzeczy. Istnieją pomiędzy nimi różnice dość istotne i istniejącą pomiędzy nimi różnicę możemy z łatwością dostrzec w zachowaniu dziecka. Gdy obiecam dziecku coś, nie wątpi ani chwilę w moje słowa, ale mimo to odkrywam u niego niepokój i niecierpliwość, z którymi dopytuję się, jak i kiedy spełnię przyrzeczenie dane jemu. Zachowanie dziecka jest niczym lustro, w którym również najmądrzejszy z ludzi może zobaczyć swe własne odbicie. W rozdziale 15 Abram dał dowód obecnej w jego życiu, w jego sercu wiary, a już w 16 rozdziale przejawił ewidentny brak cierpliwości. Jakże piękne są zatem w tym kontekście słowa apostoła, które czytamy w liście do Hebrajczyków 6:12, abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Bóg daje obietnicę, wiara chwyta się jej ufnie, nadzieja pozwala nam zakosztować jej przedsmak jeszcze przed wypełnieniem jej, a cierpliwość wyczekuje spokojnie momentu jej spełnienia. Znaczenie skierowanych do Abrama słów Saraj jest mniej więcej takie: Pan mnie zaniedbał, może moja egipska służąca okaże się skuteczniejszą niż Pan. Może moja egipska służąca okaże się skuteczną deską ratunku. W sercu, które raz dało przystęp niewierze, wszystko wydaje się bardziej wiarygodne niż Bóg. Takie serce z Boga czyni kłamcę, a z ludzi najbardziej chwiejnych czyni prawdomównymi w wyobrażeniu niewiary. Nie należy się zatem dziwić, gdy widzi się, jakże godnych pożałowania rzeczy jest w stanie uchwycić się wierzący, który stracił poczucie bliskości Bożej i wskutek tego, że stracił poczucie bliskości Bożej, zapomniał, że jego wierność, wierność Boża, jest niezmienna i że w nim, w Bogu, ma swą pełnię. Tracimy pokój i wewnętrzną równowagę, które są tak niezbędne dla świadectwa wierzącego i niczym świat szukamy azylu we wszystkim, co spotykamy na naszej drodze, a co wydaje nam się pomocne do osiągnięcia zamierzonego celu, nazywając takie postępowanie zrobieniem dobrego użytku z dostępnych nam środków.
Niemniej jednak opuszczenie miejsca bezwarunkowej zależności od Boga zawsze będzie gorzkim doświadczeniem i skutki takiego działania muszą być opłakane, muszą być smutne. Gdyby Sara powiedziała: natura wystawiła mnie do wiatru, ale Bóg jest moją ostoją, zajęłaby stosowne miejsce, bo nie ulegało wątpliwości, że natura ją rzeczywiście zawiodła. Zgodnie z myślą Boga i oceną wiary, natura Hagar nie była ani odrobinę lepsza niż natura Sary. I natura Hagar nie była ani odrobinę lepsza niż Sara. Młoda czy stara, dla Boga nie ma to najmniejszego znaczenia. A skoro dla Boga nie ma to najmniejszego znaczenia, to i dla nas, dla wiary, również nie powinno mieć. I dla wiary również nie ma. Jednak tylko wtedy jesteśmy w stanie doświadczyć w praktyce zbawiennej mocy tej prawdy, gdy to Bóg stanie się żywym centrum dla naszych dążności i wiary, gdy tylko odwrócimy od Niego wzrok, jesteśmy zdani na pastwę wynalazczego ducha niewiary. Tylko wtedy, gdy świadomie opieramy się na żywym i prawdziwym i mądrym Bogu, jesteśmy w stanie skierować nasz wzrok poza wszelkie ludzkie kuszące oferty i rzekome środki zaradcze. Nie oznacza to wcale pogardy dla narzędzi, którymi posługuje się Bóg, aby osiągnąć swój cel. Taka postawa byłaby raczej beztroską i niedbalstwem, ale nie byłaby wcale wiarą. Wiara ceni sobie instrument, ale nie ze względu na niego, lecz ze względu na Boga, który się tym instrumentem posługuje. Natomiast niewiara widzi jedynie narzędzie i to jego pozornej mocy przypisuje wszelki zakres. Zamiast oceniać wszystko przez pryzmat wszechmocnej mocy tego, który zechciał to narzędzie, to urządzenie, zechciał je użyć. Tak więc Saul zwrócił się do Dawida, porównując go z Filistynem: ty nie możesz pójść do tego Filistyńczyka, aby z nim walczyć, gdyż jesteś młodzieńcem, on zaś jest wojownikiem od swojej młodości. Pierwsza księga Samuela 17:33. Dawid nie rozstrzygał kwestii zgodnie z tym, czy on był w stanie pokonać Goliata, lecz według swojej znajomości możliwości Boga. Ścieżka wiary jest bardzo prostą i jednocześnie bardzo wąską ścieżką. Wiara ani nie ubóstwia środków, ani też nimi nie gardzi. Ceni je, o ile rzeczywiście są narzędziami, którymi posługuje się Bóg, ale ani odrobinę ponadto. Istnieje wielka różnica pomiędzy użytkiem, jaki Bóg potrafi zrobić z jakiejś rzeczy, aby oddać mi nią posługę, a użytkiem, jaki z tej samej rzeczy zdolny jest uczynić człowiek, aby wykluczyć Boga. Niestety zbyt mało uwagi poświęcamy zasady tej różnicy. Bóg posłużył się krukiem, aby nakarmić Eliasza, ale Eliasz posłużył się krukiem, żeby Boga uwielbić, i Eliasz nie posłużył się krukiem, aby wykluczyć Boga. Serce, które naprawdę ufa Bogu, nie troszczy się o środki, więc Bóg posłużył się krukiem, aby posilić Eliasza, ale Eliasz nie posłużył się krukiem, aby wykluczyć Boga. Serce wyczekuje Boga w radosnym przekonaniu, że Bóg nigdy nie zawiedzie. Zawsze pomoże Bóg, zawsze Bóg błogosławi i zawsze zatroszczy się Bóg o wszystko zupełnie niezależnie od tego, jakimi środkami Bóg się posłuży.